Semestr pierwszy został przeze mnie w bardzo niewyjaśnionych okolicznościach zaliczony i w związku z tym postanowiłem podjąć bardzo dorosłą decyzję i jak zresztą możecie teraz aktualnie zauważyć, zmieniłem swoje miejsce nagrywania, ponieważ zmieniłem swoje mieszkanie. A dlaczego? I przede wszystkim jak nowe mieszkanie się prezentuje, dowiecie się już z tego odcinka. Oczywiście musimy się cofnąć do lipca tamtego roku, ponieważ wtedy zacząłem właśnie szukać mieszkania, ponieważ zacząłem składać podanie na studia właśnie tutaj w Katowicach. No i nie wyglądało to zbyt obiecująco, ponieważ za każdym razem, kiedy chcieliśmy znaleźć ewentualny jakiś pokój, no bo tak naprawdę w sumie wynajmuję tylko i wyłącznie pokój, to albo były one za drogie, albo były one stosunkowo za małe. Przeszukaliśmy naprawdę wiele portali z nieruchomościami i szczerze powiedziawszy znaleźliśmy tylko jeden pokój, który ewentualnie mógł im pasować pod względem kosztów, a także metrażu. No i 9 lipca oczywiście udało mi się, by poskładać właśnie podanie na studia, no i wtedy też zobaczyłem właśnie ten pokój, no i postanowiłem, że go wezmę i mieszkałem w nim od października tamtego roku aż do lutego, końca lutego właśnie tego roku. No i na początku zakładałem, że tak będzie ok, tylko właśnie problemy zaczęły wychodzić dopiero później, ponieważ na początku myślałem, że maksymalnie w tym domu nas będzie mieszkać jakieś 6, może 7 osób, a skończyło się na tym, że mieszkało nas tam 11. No i oczywiście w tym domu mieliśmy dwie kuchnie i dwie łazienki, więc jak najbardziej tutaj można żyć i w większości przypadków nikt sobie nie robił problemów, ale czasami zdarzały się na przykład takie przypadki, że ja sobie montuję film i zazwyczaj jak ja montuję film, to zaczynamy jakieś godziny 22 i kończę jakieś 3 nad ranem bądź 4, no oczywiście w zależności od poziomu zaawansowania i myślę sobie, no wypadałoby się ewentualnie iść teraz wykąpać, bo rano gdzieś tam trzeba iść i uwaga, o 4 nad ranem zajęta jest łazienka na górze i teraz co zrobić? No nic się nie zrobi, bo ktoś się aktualnie kąpie. No i tyle. Drugim problemem też trochę była sama lokalizacja, ponieważ to była praktycznie granica gminy Katowice i ten dom był bardzo dobrze usytuowany dla ewentualnych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie tak naprawdę wszyscy moi współlokatorzy to byli właśnie studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze to nie było takiego dużego problemu, ponieważ autobusem byłem w stanie dojechać właśnie do szkoły w przeciągu 25 minut, ewentualnie czasami trzeba było jeszcze doliczyć jakieś 10 minut, żeby dojść na piechotę z pewnego przystanku. Ale potem pojawił się problem, kiedy zacząłem pracować, ponieważ zacząłem pracować tak naprawdę w kompletnie innej części Katowic niż wtedy mieszkałem, dlatego też do dojazdu właśnie do pracy potrzebowałem godziny w jedną stronę, więc ostatecznie w ciągu dnia byłem w stanie stracić praktycznie 2 godziny na przejazd do pracy i z pracy. Kolejnym problemem było to, że ten dom właśnie w Szeregówce był, można powiedzieć, robiony trochę na szybko, ponieważ on był jak najbardziej ładnie zrobiony, jak zresztą mogliście widzieć po materiałach właśnie z tamtego domu, tylko że ściany były bardzo cienkie i tak naprawdę wszyscy mogliśmy się słyszeć praktycznie nawzajem, co mówiliśmy we własnych pokojach i zdarzały się po prostu takie przypadki, że po jakiejś godzinie 22-23 już nie byłem w stanie nawet rozmawiać na TeamSpeaku czy Discordzie, ponieważ osoba, współlokatorka właśnie z sąsiedniego pokoju chciała iść spać, ponieważ musiała wstawać wcześniej następnego dnia, więc to było dla mnie naprawdę problematyczne. Szczerze powiedziawszy, ja sam nigdy nie pomyślałbym o zmianie ewentualnego mieszkania, ale w mojej pracy wywiązała się pewna dyskusja, ponieważ jeden z promotorów właśnie opowiadał o tym, co jeszcze musi zrobić w swoim mieszkaniu, ile płaci za media, więc wywiązała się z tego dyskusja, ile płacimy za swoje mieszkania, gdzie mieszkamy, jakie mamy metraże i tak dalej. I kiedy przyszła moja kolej, to reszta po prostu członków dyskusji bardzo brzydkimi słowami zaczęła opisywać, jak słabe warunki mam za tak wysoką cenę. Następnego dnia zacząłem przeglądać OLX-a i szczerze powiedziawszy byłem zszokowany, ponieważ wyskoczyła mi tona mieszkań i pokoi, które właśnie kosztowo wychodziły o wiele lepiej niż moje aktualne właśnie miejsce zamieszkania, były o wiele większe metrażowo i w o wiele bardziej dogodnej dla mnie lokalizacji i zacząłem się zastanawiać, dlaczego aktualnie, czyli po prostu pod koniec stycznia jest taki wysyp takich tanich mieszkań i po prostu przyszło mi na myśl, no tak, przecież aktualnie jesteśmy przed sesją i jest wiele studentów, którzy nie podołali ewentualnie właśnie swoim studiom, dlatego też muszą się
wyprowadzić. To był moment, kiedy już bardzo mocno zacząłem rozważać ewentualną zmianę miejsca zamieszkania, ale też były pewne problemy. Otóż mam przecież umowę teraz na aktualnym mieszkaniu. Musiałbym ewentualnie kogoś znaleźć na swoje miejsce. Jak to w ogóle powiedzieć rodzicom, że chcę zmienić miejsce zamieszkania? Przecież ja muszę też przewieźć wszystkie rzeczy. Więc myślałem sobie, to jest plan, ale jest on bardzo skomplikowany, więc ewentualnie może on wejść w życie, ale będę musiał to bardzo dobrze właśnie wszystko rozplanować i przygotować. I szczerze powiedziawszy, był to jeden z najbardziej skomplikowanych planów, jaki w życiu musiałem stworzyć, a poszedł najłatwiej, jak się tylko dało na świecie. Pierwszy problem był znalezienie kogoś na moje miejsce. Otóż to nie było trudne, ponieważ jakby poszedłem któregoś tam dnia do współlokatora, powiedziałem mu, że ewentualnie będę chciał się stąd wyprowadzić, ponieważ lokalizacyjnie mi to nie pasuje, to on powiedział, że o, to bardzo fajnie, ponieważ mam znajomego, który ewentualnie chciałby się tu wprowadzić. Ja mówię, to spoko, daj mi kontakt, to po prostu wytłumaczę mu, jak to wygląda, może będzie zainteresowany. A on mówi, jaki kontakt? Po prostu mu to powiedz, tam śpi na fotelu. Wytłumaczyłem mu, jak sprawa wygląda, on był właśnie bardzo chętny właśnie na wzięcie tego pokoju. W międzyczasie jeszcze mu poleciłem jaki laptop kupić i telefon, ponieważ chciał sobie właśnie zakupić, więc tutaj też mi był bardzo wdzięczny. Drugi problem to było ugadanie to z właścicielem, ponieważ umowa jest tam na, jak pamiętam, lipiec albo sierpień. Mówi, że właśnie, że jak kogoś znalazłem sobie na swoje miejsce, to jak najbardziej spoko, po prostu przepiszemy kaucję zwrotną na tego gościa, on ci tam jakby ją da w gotówce i wszystko będzie git. No to myślę, spoko. Nie było żadnego problemu z ugadaniem właśnie z właścicielem tej sprawy. No i trzecia sprawa, znalezienie sobie nowego mieszkania, ponieważ ja już ugadałem z właścicielem, że się będę wyprowadzał, ugadałem się z tym gościem, że właśnie się będę wyprowadzał, więc może wziąć po mnie właśnie pokój, a nie znalazłem sobie jeszcze mieszkania. I to mieszkanie tak naprawdę znalazłem dopiero 2 tygodnie później. No i ostatecznym problemem było także oczywiście przewiezienie tego wszystkiego, ponieważ jak zapewne wiecie, mam bardzo dużo gratów. Pierwotny plan był taki, że wynajmę sobie tak zwaną bagażówkę, czyli to są po prostu takie busy do przeprowadzek. Ale kiedy usłyszał to właśnie ten współlokator, który miał wziąć po mnie właśnie mój pokój, to powiedział, że oni nie, my tego tak nie zrobimy, po co masz za to płacić, skoro ja mam samochód i mogę ci to wszystko przewieźć. Ja takie, okej, nie mam z tym żadnego problemu, możemy pojechać twoim samochodem. I zakładam, że po prostu był wdzięczny za to, że mu poleciłem, doradziłem właśnie dobry telefon i dobrego laptopa, dlatego też postanowił mi się odwdzięczyć w ten, a nie inny sposób. Dlatego też jestem mu za to bardzo wdzięczny. No i ostatecznie cała przeprowadzka nie kosztowała mnie nic. I w ten oto sposób ten bardzo, ale to bardzo skomplikowany plan udał się bez żadnych problemów, co mnie bardzo zszokowało i aktualnie znajdujemy się w nowym, można powiedzieć, mieszkaniu. A dlaczego? Otóż już wam tłumaczę. Mam o wiele lepszą lokalizację, ponieważ jak mieszkałem do tej pory właśnie około 25 minut autobusem od mojej szkoły, czyli właśnie od WST, tak mieszkam teraz 5 minut. Ale pieszo, mam praktycznie 100 metrów do szkoły, więc ta lokalizacja udała mi się po prostu perfekcyjnie. Druga sprawa, współlokatorze. W poprzednim mieszkaniu mieszkało nas 11. Ile nas mieszka w nowym mieszkaniu? Mieszka nas 2. I to tak szczerze powiedziawszy, to bardziej 1,5. Ponieważ mam współlokatora, tylko że ten współlokator studiuje praktycznie cały czas dziennie i jeżeli jest już na mieszkanie, to jest tylko późnymi właśnie wieczorami. I wyjeżdża także na weekendy właśnie do swojego rodzinnego miasta, więc weekendy mam wolne, a mówiąc weekend, mówię czwartkowy wieczór i wraca w poniedziałkowy wieczór. Dlatego też, szczerze powiedziawszy, mam całe mieszkanie dla siebie. Media też są o wiele niższe i po prostu koszty także są o wiele niższe niż w przypadku poprzedniego mieszkania, co jest także dla mnie jak najbardziej na plus. No jeżeli chodzi o samą lokalizację także, to skróciłem czasy dojazdu do pracy o 0,5 godziny w jedną stronę, więc mam prawie 1 godzinę właśnie mniej dojazdu do pracy, co jest jak najbardziej spoko. Metraż w tym pokoju także jest o wiele większy niż w przypadku poprzedniego, ponieważ tutaj mam 20 m², gdzie tam miałem 9 m². Oczywiście tutaj część powierzchni jest okupowana przez meblościankę, która jest rozłożona na praktycznie całą ścianę, ale to też ma swój pozytyw, ponieważ ona ma tak dużo półek, że jak ja po prostu wziąłem wszystkie swoje rzeczy, popakowałem w pudełka i rozłożyłem na podłodze, to praktycznie nie dało się przejść. A jak potem je pochowałem do meblościanki, to ta meblościanka wygląda jakby nic w niej nie było, a mam tam schowane wszystkie rzeczy i cała powierzchnia właśnie podłogi jest pusta. Oczywiście ten pokój trzeba było także do mnie przystosować, żebym ja się tutaj mógł czuć i żyć jak najlepiej, tak więc wziąłem po prostu wersalkę spod jednej właśnie długiej ściany i postanowiłem
postanowiłem rzucić ją właśnie pod parapet, gdzie właśnie weszła idealnie po prostu na wymiar i miałem przez to całą wolną ścianę. No i tam postanowiłem ułożyć swój klawisz, no i później trzeba było oczywiście zamówić jeszcze biurko, ponieważ poprzednie biurko zostawiłem w poprzednim mieszkaniu, sprzedałem je właśnie poprzedniemu współlokatorowi, no i zamówiłem nowe. Dokładnie to samo, jakie miałem w domu, dokładnie to samo, jakie miałem na mieszkaniu, czyli Bodzio MB40, MB41, bo chciałem krótsze. Od dłuższego czasu także chciałem się wyposażyć w dwie nowe rzeczy, a tak naprawdę to są trzy nowe rzeczy, tak więc pomyślałem, że łącznie właśnie z prowadzeniem się do nowego mieszkania także te trzy nowe rzeczy zakupię. A co to są za rzeczy? Otóż musimy się udać do centrum Katowic. Okej, tak więc pierwszym się przystankiem są monitory graficzne. Ponieważ aktualnie mam 22-calowego LG-ka, a także 17-calowego NEC-a, więc wypadałoby je wreszcie zmienić, dlatego też udaję się do centrum Katowic. Skoro monitory graficzne zostały zakupione, a także zamontowane, to pozostaje mi tylko je skalibrować w najbliższym czasie. Ale w międzyczasie chciałbym zakupić jeszcze jedną rzecz, dzięki której nie będę musiał tak często korzystać na mieszkaniu ze słuchawek. Ale w związku z tym musimy się udać poza obrzeża Katowic do innego miasta. A tym miejscem jest znany i kochany Sosnowiec. I sprawa wygląda następująco. Otóż była pewna oferta na głośniki, raczej kolumienki małe, które chciałem od dłuższego czasu zakupić, ale nigdy nie miałem bardzo okazji ani pieniędzy i akurat się taka okazja trafiła właśnie w Sosnowcu. Dlatego też wybrałem się tutaj, ponieważ chciałem je zakupić. No i zakupiłem je, mam je tutaj. No i będziemy je spokojnie do nowego mieszkanka właśnie wprowadzać. Jeżeli chodzi o omówienie samych kolumn, a także wzmacniacza, które im dobrałem, to omówimy przy okazji kolejnych materiałów. Tymczasem to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a Wam się bardzo spodobał. Zapraszam także na swojego Instagrama, gdzie pojawiają się coraz to kolejne zdjęcia i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Ja jestem Bitwolf, trzymajcie się i na razie.